Bo dypaki jadą na trening barku. Męska sylwetka. Męska sylwetka. Ale już nie imię ruch, także ma na spokój. Jesteśmy w naszym bunkrze. Tutaj zamknięte moje 500-konne auto. Stoi nasza bestia. Patrzcie. Stryk. Stryk. Siema. Siema. Jedziemy na wspólny trening barków po weekendzie. Ciężkim weekendzie spędzonym w Sopocie. Prawie wjechaliśmy w szlaban, bo Piotrkowi się załączył Colin McRaley. Będzie dzisiaj ciężko z tego względu, że Piotrek w Sopocie doszedł do wniosku, że troszkę się obija. I dlatego ja jestem tą osobą, która ma go dzisiaj kopnąć w dupę, a on ma kopnąć mnie. I dzisiaj to zawsze robi. I dzisiaj bardzo dużo wyciskań będzie, także poświęcimy dzisiaj mocno właśnie na ciężkie wyciskania. Będzie między innymi pewnie military press. Do tego myślę, że wyciskanie za głowy, ale to już na Smithie zrobimy. No i co, myślę, że jeszcze jakieś hantla, dopiero jakichś bok barków i tył barków, także dzisiaj duży nacisk na ciężar i wyciskanie. Oczywiście ciężar, który pozwoli nam wykonać poprawnie technicznie, tak? Także myślę, że nie będziemy przekraczać. Bo dokładanie ciężaru kosztem techniki jest lamerstwem i gejostwem. Dokładnie, także jeżeli... Czasem trzeba, ale nie dzisiaj. Nie, no mówię, czasami zdarza się, że właśnie ten ciężar mamy nieco większy niż nasze możliwości, ale to wtedy właśnie się dobrze asekurujemy, czy pomagamy sobie, wtedy jasne jest to skazane. Natomiast jakieś zbędne nadrzucanie, które kosztem pracy innych mięśni, wydaje mi się, że jest raczej tutaj nie na miejscu. Dlatego my postaramy się to zrobić dobrze technicznie i z odpowiednim ciężarem. Podczas pobytu w Sopocie, gdzie miałem przyjemność... W Sopocie czy w Sopocie? W Sopocie. W Sopocie powiedziałeś. A, no to w Sopocie. W Sopocie, gdzie Sylwia, miałem... Sylwia, bój się. Sorry Sylwia. Pozdrawiamy. Także trenowałem z Jakubem i z drugim jeszcze Jakubem i z Tomkiem. Okazało się, że no właśnie ciężar, którym mogłem wykonać, może być nieco wyższy, jeżeli ktoś jest ze mną na treningu. No dlatego teraz wracamy do Krakowa. Wracamy Jakub... na stare śmieci. Tak, wracamy. Jakub będzie podczas przygotowań do również Arnolda, natomiast w tym roku ja mam nieco dłuższą przygodę do tego Arnolda, ale razem myślę, że będziemy się motywować na treningu i jak najczęściej postaramy się razem trenować, bo w tamtym roku wyszło nam to na dobre. No i myślę, że w tym roku będzie podobnie. Treningi myślę, że będziemy wykonywać raczej w godzinach takich dopołudniowych lub maksymalnie do godziny tam 14, nie? Bo ty tak zazwyczaj pracujesz. Tak, ja też raczej treningów mam wtedy mniej, zazwyczaj tylko rano lub i później w godzinach popołudniowych, więc akurat myślę, że z tym tematem się tutaj zgrywamy idealnie. No i co? Myślę, jeszcze będziemy... triceps dzisiaj robimy, bo... O, triceps coś tam chyba brzuch jeszcze chciał dobrze robić. A nie, widać ale... lipa. No nie, właśnie robimy dlatego, że nic nie widać go. Tak, jeszcze brzuch. Ale kogo? Brzuch czy triceps? Triceps. No, brzuch widać, bo się dobrze najedliśmy. No, trzeba tak... kalgon zapodać, bo beton wywaliło. Także... A dzisiaj co? Jedziemy na siłownię, można powiedzieć, na której bardzo często trenujemy i trenowaliśmy. Jest po drobnej modernizacji. Zobaczymy, czy na lepsze, czy na gorsze. Nie wymieniamy może nazwy. Ale ci, co trenują, na pewno wiedzą, o jaką siłownię. Kto ma wiedzieć, ten wie. No, dokładnie. Dobra, widzimy się na trening. Ok, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Military press. Wykonamy sobie 5 serii po 5 powtórzeń. Można powiedzieć, rozgrzaliśmy się już dość dobrze. I co, zaczynamy pierwszą serię właściwą, czy tam drugą. Nagramy dwie, tak żeby filmik nie trwał długo i przejdziemy dalej. Przed czas na obamkę. Chcesz coś powiedzieć? Jeszcze muszę dołożyć. Dobra. Ile na sztandze?
Tyle, tyle co ja robię na przysiad. A ja na przysiad robię mniej. No, nawet na przysiad bierzemy mniej. Dawaj, dawaj, mocno. Dwa. Trzy. Cztery. Trochę, trochę crossfitu, bo i nogi popracowały. Nogi spuchły, czy nie? Nie. No, także trening nogi barków dzisiaj. Full body workout. Obamka troszkę zwiększył też ciężar. Teraz ile jest? 55, natomiast Jakub, ja, jak widzieliście może lub nie, delikatnie pomagałem sobie już nogami. Jakub obrał, że podczas dzisiejszego treningu nie będzie wybijał. To nie jest oszukiwanie. Nie. Mówię ci. Słuchaj się trenera. Drugim ćwiczeniem dzisiejszego dnia, tak jak mówiliśmy, będzie wyciskanie na Smithie do karku. Także wykonamy sobie trzy serie, następnie przejdziemy do wyciskania hantlami. Na razie w tym momencie mamy założone 80 kg plus słownicę, natomiast chodzi ona dość lekko, więc wydaje mi się, że nigdy nie powinno się... Znaczy, nie widzimy tego ciężaru. 60 kg plus słownica. A tak. Ten ciężar, przynajmniej dla mnie, już jest dość dobry, natomiast ławeczkę będę musiał jeszcze delikatnie przesunąć do przodu. Jakub delikatnie zmniejsza ciężar. Natomiast tak jak mówię, no tutaj według przynajmniej nas ten ciężar musi być taki, żeby ta technika jak najbardziej poprawna została zachowana. Widzicie, u Jakuba już dość mocno rysują się mięśnie naramienne, poszczególne aktony, nawet włókna prześwitują, więc forma jest już dość dobra. U mnie jest nieco inny okres, więc nieco inna widoczność. Chyba rutino z korbinu nie wziąłem. Właśnie, na wszystko przyjdzie czas. Wtedy, kiedy będę miał mieć formę, to chyba ją będę miał. Czy zazwyczaj miałem, więc mam nadzieję, że tym razem nie będzie nic. Nie będzie. Proszę. Nie będziemy zbytnio szaleć z ciężarem, bo nie będzie mi miał Jakub jak zasugerować i ja jego. Więc co, no. Jeżeli chodzi o hantlę, ja wziąłem sobie 32 kg wcześniej, tą serię pokonałem 28, myślę, że to 32 jakiegoś większego problemu nie powinno mi sprawić. Natomiast później jeszcze delikatnie my się sobie zwiększymy, tak żeby sobie delikatnie pomóc. I tutaj też zrobimy trzy serie. Szybkość czasu.
Możecie napisać w komentarzach, jak wam się podobają nowe tanktopy, a raczej nowe kolory. Jak dla mnie, krój też jest troszkę inny, chyba delikatnie inny materiał. Jak dla mnie, zaraz po moim ulubionym niebieskim na drugim miejscu. Fajne, fajnie kolorystycznie, no. Nie to, żebyśmy ten... Ale naprawdę fajnie się widzi. Ale i tak, niebieskie są najlepsze. Kupujcie niebieskie. Następne z ćwiczeń to klasyczne wznosy, hamstring, wzdłuż tłowia, ciężar. Akurat po 10 kg robię tym samym co Jakub. Zmieniłem troszkę technikę wykonania standardowo, więc zazwyczaj troszkę jak przy wznosach sztangi do klatki piersiowej, natomiast teraz ten ruch u mnie jest troszkę inny. I tym samym nie chcę też szaleć z ciężarem, a przy tym innym ustawieniu jest mi dość ciężko właśnie też na większy ciężar się porwać. Teraz Obama Cox. Patrz, co się nazywa profesjonalne nagrywanie. Lokowanie produktów. Tam jakieś prądy przez gościa przechodzą. Nie wiem co to jest. Przepraszam. To się da zbudować bez metabolitów? Tak, da się. Jednym z ostatnich ćwiczeń w mięśnie na ramienne będą wznosy kettla do klatki piersiowej. Można to teoretycznie robić ze sztangą. Natomiast my wykonamy w bardzo wąskim uchwycie, dlatego kettle tutaj sprawuje się idealnie. Niestety tutaj na siłowni kettle kończą się na 32, więc no u mnie 12 powtórzeń jest to dość mała ilość przy takim ciężarze, dlatego staram się zawsze robić mniej więcej tak do 20, wtedy czuję faktycznie, że ta praca mięśni na ramiennych była solidna. Pokaż. Fajne ćwiczenie. Tak? No, polecasz? Polecam. Obama Cox. Obama Cox, Instagram. Trener personalny, wielki. I specjalista do sprawców. IFBB Atlet. Future Pro. Men's Physique. No, z tym bym nie przesadzał, ale te wcześniejsze to. A prawiczek? Nie. Nie. Ten wąs? Ten wąski. No i co, ostatnie ćwiczenie na mięsień na ramienny. Zrobimy sobie na maszynie, która teoretycznie przeznaczona jest do trenowania mięśni grzbietu, natomiast przy odpowiednim ułożeniu można również trenować tylny akton mięśnia ramiennego. No i właśnie tak sobie to robimy. A nie na ćwiczeniu. Piotrek już robi tak jak ja. Dobry znak. Thank you.
No. I ogólnie patrząc poszczególnie na każdą osobę, nie ma chyba dwóch osób, która wykonuje dane ćwiczenie w identyczny sposób. Każdy szuka sobie odpowiedniej dla niego płaszczyzny i ustawienia kątu pomiędzy, no zależy od ćwiczenia, pomiędzy, nie wiem, ramieniem a tułowiem. Tutaj, jak widzieliście, Jakub robił troszkę inaczej ode mnie. Starał się bardziej obszernie rozchylać. Dla mnie natomiast takie ustawienie jest niekomfortowe. Ja robię na bardziej zgiętych łokciach, dlatego też ciężar mogę założyć troszkę większy, bo im bardziej rozchylamy, im większy kąt w stawie łokciowym, tym dźwignia jest większa i ciężar niestety będzie musiał być mniejszy, ponieważ samo rozchylenie jakby ramienia powoduje, że jest nam dużo ciężej wykonać to ćwiczenie, prawda? Tak, skończyliśmy trening mięśnioramienny. Wykonamy sobie teraz pierwsze ćwiczenie na triceratopsy, którym będzie wąskie wyciskanie. O, jedziemy z tematem. Nie wiem, ile tu jest, ale zaraz będzie to. Ale zaraz to będzie. Zobaczcie, bardzo ważne, Piotrek nie dotyka w ogóle gryfem klatki piersiowej. Trzymając cały czas napięcie w tricepsach, praktycznie niwelując pracę klatki piersiowej w tym momencie. Are you ready, baby? Nie wiem, zostaw 60. Z 70 zejdę. A w tle bardzo dobra nuta do treningu. Jakub, jak się z tym czujesz? Ja zawsze noszę swoją, ale... Dawaj mocno. Gość coś ma tam na tych triceratopsach, jakieś bulwy. Pokaż, synek. No. Ale spójrz, bardzo nieładnie wygląda. Robicie sobie check formy, to nie pompujcie tricepsów przed. No, nóg na pewno nie pompujcie to. Od tricepsów. Chyba, że macie bardzo małe nogi i chcecie, żeby były większe. Tak jak ja na przykład. No, Kuba pompuje. Patrzcie, moja noga. No. Będzie? Pokażemy mam. Gdzie jest Obama? Czekaj. Czy nie złączaj nóg, bo wygląda jakby były dwie. Nie, to jest jedna. No wiem, ale przez, stań szerzej. To, że była przerwa. A i tak nie jeden by się popłakał na treningu ze mną. No, robimy ciężkie treningi. Akurat mówię, Obamka nie musi mieć jakichś spektakularnie wielkich nóg. Za to ja o tym marzę i cały czas do tego dążę. Jeszcze trochę brakuje, ale... Brakuje tylko jednego czynnika, żeby one urosły. Komu? Nie. Ciężkich treningów. Piotrek robi wyciskanie francuskie kratownicą, jakieś gejowskie ćwiczenie. Ja z kolei robię gejowskim ciężarem, samym gryfem też wyciskanie francuskie. Z tym, że łokcie są za głową. Ćwiczenie, które w zasadzie można powiedzieć pomogło mi oddzielić górną część tricepsu od barku. Więc wiem, że warto je wykonywać. Piotrek jakąś śmieszną kratownicą ze śmiesznym ciężarem próbuje rozbudować te tricepsy, aczkolwiek widać, że coś tutaj się buduje. Jeszcze biceps. Trzymaj, nagraj tą grę. Gość się śmiał, patrzcie co teraz robi. Patrzcie co on ma w ogóle w rękach. Patrzcie jak go telepie. Asekuruj go, Jacob. Stań za nim. Kurde, bo się połamie, chłop. Ej. Nie, bo to wygląda jakiś kurwa gali w Anglii. Patrz jak mnie telepie, czemu tak? Patrz jak przeasekuruje cię. Więc czegoś robi klatę. Musiał sobie chociaż rzucić. Tak, żywego było, wiecie.
Większe. Crossfit! Patrzcie, jaki Obama jest słaby. Patrz, patrz, patrz. Ci kurde męczy. Słuchajcie, mam nadzieję, patrzcie. Zrobię bez obciążenia. Patrzcie. Co jest krew? Jakoś nie ma siły. No teraz przycwaniakowo, wiecie. Ale później go będą boleć łapy. Nogami teraz. Nogami z... Samym powietrzem się napompował. Obama nagle poczuł moc. Dołożyliśmy trochę ciężaru. Chłop się spiął. I robi. Dobra. Piąteczkę. Masz jakąś? Tam jest. Cyk, cyk, cyk. Dołożymy delikatnie. Ale wyłączę piątek tylko dlatego... Tylko dlatego, że nagrywam i żeby nie być tak... Nie, żeby jego ego nie było takie jak moje i musi sobie podnieść ciężar. Bo tak naprawdę też bym sobie mógł podnieść. Ale... Ale wiecie, tak to bywa w tym sporcie. Ale patrzcie, mam jakieś... Gosiu, leciutko. No to daj, od razu ciągiem nagrywamy. Patrz. Teraz przepraszam was za jakieś dodatkowe dźwięki typu bo Jakub może mieć drobne kłopoty. Ale gość się spiął, widzicie, wjechałem mu na ambicje. No, a Jezu, o kurde, ciężko się robi. Patrzcie, coś już te ręce się nie chcą ruszać. A, ile było? 12 było? Nie było. Policzcie tam i napiszcie w komentarzach, na pewno nie było. Jego w głowie było 10, a... Tu był triceps, ale tak spół, że nie ma. Katabolizm cię dopada, nie. Brać nie, BCA? Nie, brałem film. A, no to dobrze. Film nowe BCA. Stantyzowane. Dobra, skończyliśmy już trening. Tutaj z nami człowiek Łydka. Tak. Masz krótkie... A kurde, ma długie spodnie, no nie zobaczycie. Powiedz, to przyjdę, jak będę... Dobra, jak w krótkich, to cię dotniemy wtedy. Skończyliśmy trening, czas na... Co? Dawkę supli? Na suple. Na suple. Jakub idzie kręcić cardio, ja natomiast poświęcę troszkę dłużej czasu na rozciąganie, ponieważ podczas pobytu w Sopocie nie było na to zbytnio czasu. Więc finalnie po podróży mega. Finalnie tak, bo podróż trwała zamiast 5-6 godzin, prawie z 10, więc... Więc troszkę... A jutro może nogi zrobimy, więc się przyda po prostu. Na pewno. Także co? Do zobaczenia jutro. Jutro albo pojutrze nogi. Jutro. Może klatka. Nie. Klatka to robiliśmy w piątek. Nogi to tam. Nogi można. Zobaczymy. Dobra. To na razie.